Konsekwencja wiary, moralności, te przemiany wszelkie, które w człowieku wewnątrz zachodzą. Ciekawie nam mówi ten człowiek, bardzo ciekawie. Przecież mając świadomość to, co powiedzieliśmy, funkcjonowania, że to świadectwo kobiet było zupełnie wręcz odrzucane i ośmieszane, wystarczyło dwóch świadków. Przypomnijmy tego. Ciągle sobie utrudnił. Tak, jakby utrudniał. I to jest argument jeszcze przeciwny, ale na plus, prawda? Przekonujący o samym fakcie zmartwychwstania, historyczności opisów, prawda? Wiarygodności. Ale jeszcze jedna rzecz. Proszę wrócić do opisu Łukaszowego, idzie Magdalena z innymi niewiastami przez Galileę, słucha go. Tu jest pięknie pokazany, łamiący się schemat takiego patriarchalnego patrzenia na kobietę, że Pan Jezus tą logikę żydowskiego myślenia łamie i dopuszcza ich do wspólnoty bycia razem, oczywiście chodzenia razem, słuchania, czyli bycia w tej wspólnocie. Tworzenia już jakiejś pewnej wspólnoty, która niby będzie koedukacyjna, mówiąc prosto. A więc będzie się składała nie tylko z samych uczniów, prawda, ale i z kobiet. I teraz jeszcze jest inny bardzo ładny aspekt socjologiczny w tym pokazany, prawda, że nawet samych tych kobiet, które z kobiet mogły pójść, prawda, które z nich mogły zostawić swoje domy, swoje powiedzmy majątności. To wskazywało także na ich status społeczny. To między innymi właśnie, że Maria Magdalena poszła i Joanna, prawda, żona Chuzy za Jezusem. To też naświetla nam, dla niektórych był taki moment, w którym myślało się, że ona była bardzo bogata, zamożna, ponieważ no, jeśli dzieliła się z Jezusem i uczniami swoim mieniem, no to musiała mieć z czegoś. Stąd cała historia. Później takich, powiedzmy, opowieści, że wychodziła się właśnie z bogatej Magdali, że miała swoją posiadłość, prawda, wręcz w niektórych przekazach możemy nawet spotykać, że była księżną. Więc proszę zobaczyć, że ten kontekst postaci Magdaleny jest tak szalenie szeroki i ważny i on bardzo nam łamie pewne schematy takiego tradycyjnego myślenia, a naprowadzania nas na to, co chciał nam powiedzieć Pan Jezus, to nowo, o którym ksiądz profesor powiedział, we wspólnocie Jezusa są wszyscy, są kobiety, są mężczyźni, prawda? Czyli każdy człowiek ma do niego dostęp i przez to do zbawienia. Proszę, cała Chrystusa. A propos właśnie tej nowości, czy tak spoglądam teraz na grecki tekst Ewangelii Jana i tam Jan pisze, że Maria Magdalena idzie do grobu. My mamy po prostu przetłumaczone pierwszego dnia po szabacie, ale tam Jan używa słowa mija, jedynego. Jedniestwo protos, że tam jeden z wielu, to jest ten jeden, jedyny dzień jako nowe stworzenie. Tak jest. Że od niej, od Marii Magdaleny, która idzie do grobu w tej ciemności, zaczyna się nowe stworzenie. Wszystko teraz będzie Pan Jezus czynił od nowa. Po Jego zmartwychwstanie jest stworzenie wszystkiego na nowo. To się dzieje, przepraszam. Nie mam tutaj narzędzi co księża, ale czy to się dzieje właśnie, kiedy Maria wyrusza, czyli jest w drodze do grobu, to jest to tego jedynego dnia, czyli jakby to wyjście w drogę do tego pustego grobu powoduje jakby już ten akt nowego stwarzania, że ja się udałem w drogę, że ja nie stoję, nie leżę, nie pierdzę za przeproszeniem, tylko idę. Jestem w drodze. To jest ten proces, o którym dobrze ojciec myśli, bo to chciał pokazać ksiądz Krystian. Właśnie, że sam tekst grecki
naprowadza i sugeruje, że to nowum zaczyna się już od tego, że ona nie pozostaje statyczna, tylko dynamika odkrywa w jej życiu nowum. I to jest też kolejny wymiar życia chrześcijańskiego. Nie statyka, a dynamika, czyli szukanie, chodzenie, odkrywanie Jezusa. To jest nasza istota wiary, tak jak Magdaleny, prawda? A co to jest za dynamika? To jest dynamika dokonująca się w czasie. Czyli, a co mówi nam czas, że nasz byt ma początek? Ale na czym polega, i to słusznie ojciec Darek zwrócił uwagę z wypowiedzi naszych wspaniałych tutaj przyjaciół, że tutaj w tekście jest niesamowita dynamika, że ten człowiek jest, ale ta dynamika geograficzna, ona jest drugorzędna. Geografia świata nie jest w stanie spełnić nam tej dynamiki, która się w duchu człowieka uznającego Chrystusa za Boga i prawdziwego człowieka, geografia świata i tego wymiaru bytowania w czasie nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Ta dynamika drogi oznacza, że wieczność, że czas ma ten kompas czasu jest ustawiony na wieczność, czyli kompas bytu skończonego, to znaczy kobiet, mężczyzn, całego stworzenia, jest ustawiony na wieczne istnienie. I to jest ta dynamika, która tutaj się dzieje, że przecież co to oznacza wierzyć w Jezusa z Nazaretu jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka? To znaczy, wedle słowa Jezusa, mieć życie wieczne, ale mieć w jakim sensie? Jeszcze w czasie. Ale Jezus mówi: Magdaleno, nie obejmuj mnie, bo ja jeszcze nie mam uwielbionego ciała w tym sensie, że ja jeszcze nie istnieję w Królestwie Niebieskim, jeszcze nie powróciłem do domu Ojca, to zaraz wkrótce nastąpi, ale jeszcze nie teraz. I dopiero w spełnieniu się tym eschatycznym, czyli w przejściu do tego eschatonu, do Królestwa Niebieskiego, wtedy to uwielbienie bytu będzie pełne i żadna skaza, żadna niedoskonałość nie pojawi się. Bo dlaczego Pan Jezus też nie pozwolił Magdalenie, żeby go na przykład obejmowała jako zmartwychwstałego? Ponieważ ona jeszcze do takiego spotkania z Bogiem zmartwychwstałym nie jest gotowa. Nie dorosła, po prostu ona jeszcze nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje w tym wydarzeniu. I ona poprzez ten gest chcę pokazać właśnie to patrzenie na Jezusa jeszcze ziemskie, bo ona nie dowierzy. I dopiero tym decydującym momentem, to co jest, kiedy Pan Jezus wyjaśnia: ty nie rozumiesz, Mario, co się teraz dokonało. Ty nie rozumiesz, bo ty ciągle mnie szukasz jako tego ziemskiego Jezusa, którego mnie znałeś. A ja już idę do Ojca, to co ksiądz profesor powiedział. I ty mnie zobaczysz już kiedyś w przyszłości, takiego w pełni królestwa i w pełni chwały. To jest piękne. I to jest ten moment decydujący, który jak gdyby otwiera jej oczy, prawda? I zaczyna ona rozumieć to wszystko, co się dzieje, że istotnie ten jej nauczyciel, który został umęczony, na którego śmierć patrzyła, był złożony do grobu, istotnie on żyje. Żyje już w innym wymiarze życia, prawda? On jest zmartwychwstały. I dlatego ta radość odkrycia tego nowu w życiu Jezusa jest tym motorem, który, to co ksiądz profesor powiedział, jest motorem jej szczęścia, radości, dynamiki, że ona się nie zastanawia, ona biegnie, prawda? To co powiedzieliśmy do uczniów, biegnie oczywiście do Piotra, do wspólnoty. I proszę zobaczyć, że jest pięknie podkreślone, że ona nawet komunikuje im to, oni oczywiście przyjmują tą prawdę, choć nie dowierzają, wracają do grobu, jest tam też powtórnie, wraca Magdalena, ale ona nie wchodzi do grobu, ona tylko obserwuje, znów patrzy, widzi, ale pozostawia ten akt odkrycia pustego grobu Piotrowi. To jest też piękne podkreślenie czego? Roli Piotra we wspólnocie. I tym samym tekstem Jan Ewangelista łamie wszystkie inne tendencje, które pojawią się w gnozie i w pochodnych kierunkach
co było właśnie też ich wymysłem, że no, ona rywalizowała z Piotrem, prawda, że Pan Jezus ją tak ponadczasowo jakoś wyróżniał, prawda, że nawet ją traktował mądrzej i za większą do Piotra. Drodzy Państwo, czytajmy najpierw Ewangelię. Wracajmy do źródeł, to co powiedzieli moi znakomici tutaj rozmówcy, prawda? I dopiero na tej bazie szukajmy prawdziwego obrazu Magdaleny, który, jak powiedział ksiądz profesor, jest fascynujący. I dopiero błędy, które pojawiły się, zwłaszcza już od czasów gnostyckich i w całej literaturze apokryficznej, potem pomogły bezwzględnie na zbudowanie tego obrazu, który, no niestety, ale przetrwał w naszej mentalności i zrobił z niej, mówmy takim współczesnym językiem kolokwialnym, kochanicę Jezusa, prawda, żonę Pana Jezusa, rywalkę, prawda, wszystkich apostołów, wyróżnianą. Żyli długo i szczęśliwie. I z tego wynika nieporozumienie żądania przez niektóre środowiska, głównie oczywiście to, co protestanci aktualnie realizują już, ale w środowiskach katolickich pojawiają się niestety głosy. Te nieporozumienia interpretacyjne wynikają z faktu, że się nie uwzględnia czystości i świętości woli Jezusa Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Która jest jaka, jeżeli chodzi o kolegium apostołów, że proszę zauważyć, że jakkolwiek Jezus wprowadził istotną korektę dla żydowskich pojęć o patriarchacie, to jednak Pan Jezus z kogo utworzył kolegium 12? Z apostołów. I teraz można sobie powiedzieć tak, że jakie racje Pan Jezus, który miał Matkę Najświętszą Niepokalaną, jedyna osoba ludzka niepokalana w całych dziejach Wszechświata. I oczywiście ludzka natura Jezusa, ale Pan Jezus nie jest osobą ludzką. Więc i proszę zobaczyć, Święta Maria Magdalena, pierwszy świadek, nie mężczyźni, nie apostołowie, ale mimo wszystko pozostańmy wierni Ewangelii, że kolegium 12, czyli na apostołów i ich współpracowników, czyli presbiterów, kapłanów, Pan Jezus powołuje mężczyzn. I tutaj znowu, to nie dlatego, żeby poniżyć kobiety, tylko żeby ukazać pewien ład. To jest Jego wola. Wola Boga. I my mamy różne racje. Można powiedzieć, bo mężczyźni są mężczyznami. Albo, że kobiety tam zgrzeszyły więcej, nie? Począwszy od Ewy. Nie. Jaka, uważam, jest główna racja także w tym wyborze świętej Marii Magdaleny na pierwszego świadka ukrzyżowania grobu, pustego grobu i zmartwychwstania? Wola Boga. Tak też wolą Boga, według mnie, absolutnie świętą i nietykalną jest, żeby apostołowie i ich następcy, i ich pomocnicy bezpośredni, czyli ci do sprawowania sakramentów świętych, presbiterzy, że to powinno pozostać tak, jak Chrystus to określił, że kapłaństwo to hierarchiczne jest zarezerwowane dla mężczyzn i oni mają udźwignąć. Choć kapłaństwa się, już dawno nie ma, Jezus zamknął. W rodzinie ludzkiej słabsza. Pierwsza uwierzyła Matka Najświętsza, a później Maria Magdalena, a ci wierzyli i nie wierzyli. Jeżeli Chrystus chciałby, to by w sposób wyraźny tutaj w ten sposób dokonał wyboru, skoro potrafił przełamać taką tendencję patriarchalną, skoro potrafił wybrać na taką osobę, która będzie jako pierwsza mówiła o Jego zmartwychwstaniu, kobietę, która nie miała wówczas wiarygodności w tamtym świecie, bo była po prostu kobietą i z tego tylko wynikała jej brak wiarygodności, to gdyby chciał, równie dobrze mógłby
zatrzymajmy się chwileczkę, bo to może jest ważny punkt dla obecnej debaty, nie tylko w Polsce, to może rzadziej, ale na przykład już w Niemczech, to tam debatują na okrągło teologowie, żeby wreszcie... A właśnie, i ten Benedykt...